Gnali przed sobą bydło i owce, nieśli na plecach ubogi dobytek, chlebową dzieżę, okuty żelazem lemierz, zimową baranicę, motyki i cepiska. Co kto pochwycił, bo uciekali w popłochu, byle dalej od domremy, byle dalej od zbrojnych w kolczugach. Kobiety niosły w płachtach niemowlęta, ciągnąc za roczki malców już zdolnych chodzić. Co po niektóra szczęśliwa dźwigała także zawiniątka z mąką, kaszą, kawałkiem słoniny albo pożółkłego sadła. Będzie czym nakarmić dzieci. Kuśtykająca kiju starwinka pędziła przed sobą trzy gęsi. Wielkie, białe ptaki przewalały się z nogi na nogę w nieporadnym dreptaniu, z oburzeniem gęgając. Pośpiesz się, babciu. Szybciej nie mogę. Przecież moich gąsek przeklętym Anglikom nie zostawię. Żywot możecie stracić. Gąsek nie porzucę, próżna wasza mowa. Nim bezbronni uciekinierzy dotarli do Neszatu, za ich plecami zapłonęła wielka łuna pożaru. To płonęły zagrody w Domremy, wsi, którą opuścili zaledwie kilka godzin temu. Splądrowawszy komory i izby, zbrojni rzucali zapalone szczapy na strzechy. Jeszcze przez chwilę nieporadny płomyk lizał wysuszone źdźbła, by nagle przemienić się w ognisty wał rozkwitający purpurową grzywą na kalenicy. Czy to nasz dom płonie? Dopytywała się mała Joanna, ciągnąc matkę za spódnicę. Czemu palą wieś? Powiadają, że król angielski chce panować nad całą krainą i dlatego ją mieczem i ogniem poraża. Matka Joanny westchnęła ciężko. Nie na nasz rozum to sprawy. Królowie wojują, a nam zapalają dach nad głową. Gdy po wielu tygodniach nieprzyjaciel odstąpił, wieśniacy powrócili na pogorzeliska i poczęli od nowa kleić chaty z chrustu i ubitej gliny. Joanna tęskniła za babcią i jej gąskami. Nie wiedziała, że zwłoki staruszki zdziobało drapieżne ptactwo, a gęzi z ukręconymi łbami przetroczyli do siodeł jako zdobycz jeźdźcy w kolczugach z żelaznych kółek. Joanna wyrosła. Już nie była małym dzieckiem plączącym się tylko dorosłym pod nogami. Każdego ranka, gdy tylko słońce wytoczyło się za widnokręgu, wyganiała statko owiec na łąkę, do domu wracając dopiero, gdy dopalały się zorze wieczoru. Mądry pies owczarski czujnie okrążał trzutkę, odnajdował owce, które odbiły od nich. Zagradzał drogę ostrogiemu baranowi, który uparcie zdążał na pole zieleniące młodym, jeszcze nie wykłoszonym zbożem. W upalne południa, gdy skwar spopielał ziemię, a znieruchomiałe owce stały w cieniu pastereczka Joanna i pies także szukali ochłody pod konarami wielkiego drzewa. Powieki same się przymykały. Nie śpi, Joanno. Kto woła? Czy to głos prawdziwy, czy majak ze snu? Nie lękaj się, Joanno. To ja cię wołam. Źrenice dziewczynki oślepia jasność otaczająca skrzydlatą postać. Gdy wzrok przywyka do blasku, Joanna rozpoznaje archanioła Michała, takiego samego jak na obrazie w kościele. Ale nie wie, czy wolno jej odpowiedzieć na anielski głos. Słuchaj uważnie, Joanno. Ziemia, na której żyjesz, spływa krwią i łzami już prawie od stulecia. Trzeba z niej wygnać najeźdźców. Ty ich wygnasz, Joanno. Ja? Ty, Joanno, zostałaś wybrana. Dziewczyna zupełnie zapomniała o zadziwieniu i przerażeniu. Zrywa się na równe nogi, podnosi głos. Jeszczem taki głupot nie słyszała, jak żyje. Mam ich wygnać brzozową miotłą czy drewnianymi grabiami? Oczu nie masz? Nie widzisz, że jestem dziewczyną? Tfu, zgiń, przepadnij, nieczysta siło, co majakami zwodzisz. Nim wykrzyczy ostatnie słowa, słyszy dwa łagodne, niewieściałe głosy. Takie jest przeznaczenie, Joanno. Nie buntuj się, usłuchaj nas, a serce podpowie ci samo, co czynić. Za archaniołem Michałem stoją dwie białogłowy w kosztownych płaszczach, z włosami ujętymi złotą przepaską. Je także dziewczyna pamięta z kościelnych obrazów. Potem wszystko rozwiewa się jak mgła nad oparzeliskiem. Joanna klęka w
tym samym miejscu, gdzie zjawili się skrzydlaty wysłannik niebios i obie święte. Pochyla głowę nisko, jak najniżej. Szuka śladów, dowodu, że to nie był sen. Zwid wywołany południową spiekotą, ale nie znajduje nic poza maleńkim srebrnym piórkiem. Może je zgubił nieznany ptak, a może po prostu wypadło z archanielskiego skrzydła. Coś ty z siebie zrobiła, dziewczyno. Rodzice, krewni, sąsiedzi stukają się w czoło na widok Joanny. Widziane to rzeczy, żeby prawie dorosła dziewczyna ścinała po męsku włosy i przyoblekała się w męski kabat i nogawice. Chyba trzeba uroki odczynić, bo tej Jasi mroczki na rozum niechybny padły. Jadę do króla Karola. Szalonej trudno się sprzeciwić, mówią jej bliscy. Niech jedzie na złamanie karku. Jak ją przepędzą, sama wróci do domu. Następca francuskiego tronu, Delfin, Karol, właściwie nie rządzi już niczym. Pozostał mu ledwie skraweczek ziemi i kilka oddziałów zbrojnych. Nad jego dawnym królestwem panuje Henryk V, król Anglii. Karol nawet nie próbuje bronić tego, co mu pozostało. Pozwala się bezwolnie nieść fali wydarzeń, z mrocznym licem, opatulony, mimo ciepła, kosztownym futrem w ciemnej komnacie zamku Chinon. Patrzy z podmrużonych powiek na szczuplutkiego pastuszka o dziewczęcym głosie. I powiadasz, chłopcy, że przysłał cię do mnie święty Michał. Tak, najjaśniejszy panie, i święta Małgorzata ze świętą Katarzyną także. Twierdzisz, że gdy doprowadzisz zbrojnych, zwyciężymy? Wiem, że tak będzie, panie. Delfin Karol nie ma już nic do stracenia, powiadają, że to tonący chwyta się ostrza brzytwy. Dobrze, da temu pastuszkowi kilkuset zbrojnych, choć mógłby się założyć, że wojownicy albo zginą, albo pójdą w pęta, albo młodzieniaszek zawiśnie pewnie na pierwszej lepszej suchej gałęzi. Jeżeli nie trafią go wcześniej strzała, albo nie pozbawi życia ostrze miecza. Panie, szepcze do ucha Karola jeden z dworaków. Ten pastuch to dziewczyna! A jakie to ma znaczenie? Delfin macha z niecierpliwieniem dłonią. Już przybrana w rycerską zbroję Joanna jedzie przed zastępem zbrojnych, dzierżąc królewski proworzec. Prowadzi niewielki oddział. Garść ludzi ledwie, a naprzeciw niej cała potęga Anglików. Zakute w stale rycerstwo na bojowych rumakach. Topornicy i włócznicy. Kusznicy, których pociski przebijają tarcze. Piechota sprawnie ustawiająca się w szyk bojowy. Zmiotą, zniszczą lub zaleją swą masę niewielki oddział. Ta wyprawa to istne szaleństwo. Nagle co to? Nie do wiary. Ale na widok jasnowłosej dziewczyny na czele Francuzów do garstki zbrojnych zaczynają się przyłączać chłopi. Ten z cepem, ów z ciesielską siekierą, tamten z pradziadowską maczugą nabijaną kamieniami. Jeszcze inny z ościeniem do połowu ryb, czy dobrze wyostrzoną motyką. Za rumakiem, na którym jedzie Joanna, rozlewa się coraz większa i większa rzeka ludzi. Dołączają do niej ciągle nowi przybysze. Z najmniejszych nawet przysiłków, z ubogich chat, wychodzą mężczyźni do szeregów. Jak tocząca się zboczem lawina, która zagarnia wszystko, tak mały oddział prowadzony przez Joannę potężniał i ogromniał. Z jej imieniem na ustach rzucili się chłopi na Anglików. Bronili swej ziemi przed najeźdźcą. Mścili śmierć i krzywdę swoich bliskich. Joanna zdobyła silnie umocniony i broniony przez doborowe rycerstwo Gród Orlean i stoczyła pod pata zwycięską bitwę na otwartym polu. Potem poprowadziła Delfina Karola do Reims, uświęconego miejsca koronacji francuskich monarchów, i nieledwie siłą wymogła na słabym i niezdecydowanym następcę tronu, by nałożył na skronie koronę swoich przodków. Lud musi widzieć, że ma króla. W głosie Anny tyle było pewności, że Karol nie śmiał się jej przeciwstawić.
Zresztą to święty Michał każe, byś założył koronę, najjaśniejszy panie. Ja jestem tylko jego heroldem. 16-letnia Joanna odnosiła jedno zwycięstwo po drugim. Pod jej sztandarem gromadzili się wszyscy, którzy pragnęli, by trwająca już od 100 lat wojna wreszcie się zakończyła. By angielscy najeźdźcy wycofali z francuskich ziem, by nie zabijano niewinnych ludzi, nie palono wsi i miast, nie niszczono plonów, nie zatruwano studni, nie rabowano dobytku. Wychwalano więc jej mądrość i odwagę. Poddawano sobie z ust do ust, że to sam święty Michał, wódz anielskich zastępów, kieruje Joanną. Wierzono, że na czele z pastereczką z Domremy, srebrnym rycerzykiem, dziewicą orleańską, królewskie wojska wypędzą z nienawidzonych najeźdźców. I tak się stało. Ale ta historia o pasterce, srebrnym rycerzyku, ma bardzo smutne zakończenie. Po wielu, wielu dniach walki Joanna zwabiona została w zasadzkę przez przymierzeńca króla Anglii, Jana Luksemburskiego, a potem wydana wrogom. Gnuśny i tchórzliwy Karol VII nie kiwnął nawet dostojnym królewskim palcem, by pomóc swojej wybawicielce. W mieście Rouen postawiono Joannę przed sądem, oskarżając ją, że zwycięstwa odnosiła dzięki pomocy diabła. Broniła się rozumnie i odważnie. Jeszcze dzisiaj, gdy zaglądamy do starych dokumentów, dziwi nas, skąd tyle mądrości w wiejskiej pastereczce, która najprawdopodobniej nawet nie umiała czytać ani pisać. Na nic się ta obrona nie przydała. Joanna d'Arc została spalona na stosie w roku 1431. Miała 19 lat. Po prawie 500 latach wyniesiono Joannę na ołtarze. Od jej chwili jasnowłosa pasterka z Domremy, święta Joanna d'Arc, jest patronką Francji, ziemi, której kiedyś przyniosła nadzieję i pokój. Patronką kraju, którego władca wydał Joannę na pewną śmierć. Tak odpłacając za koronę, którą nosił tylko dzięki srebrnemu rycerzykowi. Napisano setki książek o Joannie d'Arc, starając się wyjaśnić, co w tej zadziwiającej historii jest prawdą, a co legendą. Uczeni badacze wysunęli tysiące hipotez mających wyjaśnić, jak to się stało, że mała wieśniaczka z wioski nad Mozą przekonała tchórzliwego delfina do swojej misji, stanąwszy na czele byle jakiej wojackiej zbieraniny. Natchnęła owo wojsko duchem męstwa i determinacji. Pewno nikt nie odkryje, w jaki sposób dzieweczka stała się rycerskim zbawcą Francji. Chyba że uwierzymy w to, co w upalny dzień w cieniu dębowych liści usłyszała Joanna od wysłannika niebios, Michała, Małgorzaty i Katarzyny. Zostałaś wybrana, Joanno.